Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam do mojego domu z okazji tego czwartku. Dzisiaj będę pokazywać pieczenie pączków. Zapraszam. Piekę na przykład mojej wnuczki mąż. To babciu, napiec tych pączków, Boże, no to napiekłam im tych pączków babciu, ale on też smalec tylko i ten. No to też takie smaczne te pączki. Ja mówię, ja nie wiem, czy są smaczne. Mówię, kurczę, no to tak robi się. Ale jakoś wychodzą, nie? Babciu, żyj 100 lat, bo jak ciebie braknie, nie będzie Wigilii, nie będzie niczego, nie będziemy pączków jeść, a ani pierogów, no bo ja już robię. Oto mój autorski przepis na pączuszki, więc zaczynamy. Biorę świeże drożdże, nie daję całej paczki, tylko daję 3/4 paczki drożdży. Rozdrabniam, wrzucam. Musi być przygrzane mleko. I daję łyżeczkę, daję gdzieś łyżkę cukru do tych drożdży. I daję łyżkę mąki. Tak. I to rozrabiam. To trzeba rozrobić, żeby nie było grudek. O, już zaraz będą rozrobione. Dobrze. I teraz bierzemy do wyrośnięcia ciepłe miejsce. Przykrywamy. Niech te sobie drożdże rosną, a teraz bierzemy się za rozrobienie jajeczek z cukru, więc ja daję na 8 jajek, 8 żółtek daję na kilogram mąki, więc zaczynamy. Chcąc mieć, no dobre pączki, smaczne, no to niestety, ale trzeba troszkę w nim włożyć serca i już mamy zrobione żółtka. I teraz wsypujemy, ja tak daję niecałą szklankę cukru. O tyle daję cukru i daję troszeczkę soli, żeby lepiej się uwijało. I więc zaczynamy mieszanie żółtek. Jeszcze chwileczkę wyłączę i teraz jeszcze rozpuszczę tą tłuszcz. Kasię, ja robię rozpuszczam i wtedy się wlewam. Już rozpuszczam. Ładnie nam się rozprowadzają żółtka z cukrem i dajemy żółtka z cukrem i trzeba tak długo miksować, żeby to było pulchne, żeby było fajne takie, żeby rozprowadzić ten cukier. Już Kasia się rozpuszcza, to już wlane. Do garneczka dwie szklanki mleka, musi być zagrzane i później pokażę, jak się dolewa. Troszeczkę musi być przygrzane, ciepłe. Drożdże nam rosną, mleczko się grzeje, no i jeszcze troszeczkę możemy pomiksować. Już jeszcze chwileczkę, już będą gotowe drożdże. Ja daję, no daję spirytus, troszeczkę niby daję, ale jak się nie ma, daję kieliszeczek wódki, z tego względu, że wtedy te pączki, jak się smaży, nie piją dużo tego tłuszczu, do siebie nie dają, nie? Tak jest. Także ja nie mam spirytusu, daję troszeczkę wódki. To, co mam, to dam. Kasie, rozpuszczona jest. To ja Kasie daję, jak już
sypuję drożdże i wleję mleko, daję mąkę i po troszku później daję Kasi, nie? Po tego od razu Kasi nie daję w te żółtka. Ale ja myślę, że może już są te drożdże. O, taka jest konsystencja. No, ja uważam, że no, te drożdże powinny być wyrośnięte dobrze. Bo jak nie będą wyrośnięte, to nie wiem, żeby zakaleć się nie udało nic, nie? Wlewamy te drożdże. Zapach drożdży. Już są drożdże wlane i teraz miksujemy pomalutku, tak. Teraz wlewam alkohol i wlałam alkohol i teraz ja daję olejek waniliowy. Gotowe. I teraz przygrzeliśmy ciepłe mleko. Już ono jest ciepłe, więc wlewamy do tych roztrzepanych żółtek. Wsypuję mąkę. No najlepsza to jest taka Basia, ale ta czerwona, nie? To wtedy one są takie. Teraz rozrabiamy te ciasto. Dać. O, tak. Daję Kasię, po troszeczku wlewam i dalej rozrabiamy. Sekret pączków to jest z tym, że jest to dobre wyrobienie ciasta. Jeżeli jest dobre wyrobienie ciasta, no to wtedy są i smaczne pączki, bo jeżeli się ciasta dobrze nie wyrobi, to one takie są gliniaste. Maszyną też można wyrabiać, one są wtedy równe, ale jak się nie ma maszyny, to takim swojskim sposobem też można robić. O, jeszcze tak troszeczkę oleju. Kasię całą i tak troszeczkę oleju. O, to ciasto już jak jest gotowe, to on odchodzi od dłoni. I wtedy wiadomo, że to ciasto już jest dobre. I dajemy do wyrośnięcia. Żeby nie było za takie twarde, żeby ono takie było miększe. I już zaraz będzie gaz ciasto gotowe. Ciasto drożdżowe potrzebuje trochę pracy. No im dłużej, tym ono jest lepsze, to ciasto, ale ja tak robię mi więcej tam trochę tego, jak ono już takie widzę wyrobione jest, to tak z 10 minut ja to tak wyrabiam. Ono już jak odchodzi od dłoni, to znaczy, że już jest dobre. Dobrze napowietrzone jest. Dobra, odchodzi od dłoni. I już jest zarobione ciasto i teraz dajemy do wyrośnięcia i robimy pączuszki już. I teraz przykrywamy ściereczką i dajemy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. No takie ciasto, no to tak więcej jak godzinę musi rosnąć, żeby naprawdę dobrze wyrosło. Im bardziej wyrośnie, to bardziej no, smaczniejsze te pączki są. Nie są takie gliniaste, bardziej takie są puchniutkie. Więc dajemy to do wyrośnięcia. Ciasto zostało wyrośnięte. I bierzemy, podsypujemy troszeczkę mąką. I wykładamy to na stolnicę.
I już ładnie wyrośnięte jest. O, zagniatam troszeczkę jeszcze, mąki posypię. Podkładamy, jak ja to robię, bez żadnej maszynki, ręcznie, o. I już ciasto gotowe jest do wyrobienia pączuszków, do robienia pączuszków. O, już biorę to ja tak. Porcjowanie teraz jest pączuszków. Nie wiem, jedno takie, ale tak mi więcej. Staram się, niby równo, ale to tak. Około 50 powinno być. No to zależy, jaki pączek, nie? Ale zobaczymy. Może troszkę. Robię takie placuszki. Daję. O tak, gdzieś tyle. O pół łyżeczki. I składam. Zawijam, żeby to ta marmolada tak nie wpłynęła. I układam. O, do wyrośnięcia. W maszynie to by różne. No niby niektórzy nadziewają później te pączki, ale ja nie, no ja daję od razu marmoladę do środka i robię te pączuszki, one wyrastają i, o, i już sobie rosną. Już później robienie tych pączków to już tam nie ma takie, no najgorsze to jest te wyrobienie ciasta, to jest troszkę roboty, nie? Z tym, ale już później to już idzie szybciutko. No odkłada się i one muszą wyrosnąć z powrotem, nie? Wtedy jak one wyrosną to, ale to jest moment. Ja nie robię z przepisów, tylko tak na oko wszystko daję i uważam, że wychodzi. Pączuszki sobie wyrastają, zrobione są. Tak z pół godzinki muszą, żeby wyrosły. Biorę garnek. Daję 4 kostki smalcu i dodaję, tak ja wiem, dobre pół litra oleju do tego smalcu. Rozgrzewam ten smalec i ten olej. Po wyrośnięciu pączków zaczynamy piec. Nastawiamy teraz ten tłuszcz na gazówkę do rozgrzania, żeby był on gorący i już będziemy zaczynać piec. Bierzemy pączuszki do smażenia, nakładam na talerzyk. 4 się zmieszczą i już. I pieczemy. Troszkę przykręcę gaz, żeby one takie przerumienione gdzieś fajne były. Przewracam, że wtedy patyczkiem jak do środka włożę, a już ciasta nie ma, nie klei się, to znaczy, że już są dobre do wyjęcia. Żeby ten tłuszcz, ten ręcznik trochę wyciągnie, to jednak robimy posypkę. Przewracam na drugą stronę. Robię z dwóch stron posyp. Sprawdzamy, czy on jest upieczony wewnątrz. Ale myślę, że upieczony jest. Uważam, że jest pączuś upieczony. Wykładamy pączuszki na większą tacę, żeby ostygły.
pita z gotowanymi pączuszkami do stołu. Upieczone pączuszki, a teraz siadamy do kawki, do pączuszków. Ja, Jadzia, polecam wspaniałe pączki dla wszystkich, bo uważam, że są wspaniałe i smaczne. Polecam.